jako koordinator naprawdę współczuję za te, jak to się mówi, te, co były te protesty, utrudnienia, ale nas znowu zmusi, mi się wydaje, że jeżeli jutro sprawa się nie dokończy z ministrem i będzie tak, jak zrobił Grudziądz ostatnio, to raczej od poniedziałku będzie znowu Grudziądz blokował. Naprawdę przepraszamy, nie będziemy może utrudniać wielce chodzeniem, będziemy skracali to wszystko, żeby, ale naprawdę ciągniki wejdą, będziemy tu, szkoda, bo to jest tak samo moje miasto, bo jestem niedaleko i tak dalej. I jeszcze raz naprawdę mogę wszystkiego przeprosić, te społeczeństwo, niech naprawdę nam współczują, bo jeżeli, ja powiem otwarcie, jeżeli ktoś dostaje, pracuje gdzieś we firmie, czy obojętnie pracuje gdzieś i dostaje 1000 złotych wypłaty, a ktoś mi na drugi miesiąc oddaje mi tylko mu 500 złotych, przepraszam, to niech to wie, jak to żyć wtedy. Ma przecież rodzinę, ma do opłaty, ma wszystko i to jest ta tragedia tak samo u nas. Wiadomo, my planujemy jakieś inwestycje, planujemy coś. I jak tu ktoś, niech mówi nawet kierowcy, oj, co oni mają, domy budują, budują takie ładne ciągniki, tylko proszę, niech przyjdę, może przyjść, ja wytłumaczę. Niech każdy z nas to, kto przyjechał, to zna, wie, a kto nie zna. Ja go zaprowadzę na moje gospodarstwo rodzinne, które dość duże jest, 130 hektarów. Dam mu, żeby rok wygospodarzył te pieniądze. W tym okresie dam mu na rok to gospodarstwo, jeżeli chce, bez żadnego zobowiązania, żeby on wypracował jakiś zysk. To jest prosty rachunek, dlatego po prostu jeszcze raz przepraszamy i no trudno. Co będzie dalej, zobaczymy od jutra czy pojutrze.